Są dwa rodzaje kibiców. Kibic wierny, otwarty i kibic, który tylko idzie na mecze, że tylko po to, żeby się pobić. Kibicuje się po to, żeby, bo ma się te jakieś tam uczucie do tego klubu, chce się kibicować. Wie pan co, ja nigdy nie opuszczę na przykład ruchu Wałbrzychów, bo ja jestem od zawsze i na zawsze będę niebieski. Takiego klubu się nie wybiera. Klub się ma sam, nie? A? No. To jest mój nowy. Oni śpiewają, ruch wam nie popuści, ruch wam dzisiaj spierdol spuści. Kibak to jest osoba, która przychodzi na mecze po to, żeby się bić. Nie po to, żeby podopingować, tylko on stoi i czeka, aż będzie jakaś haja, żeby się bić. Idziemy sobie po ulicy ładnie i śpiewamy sobie. To ludzie po nas ryczą, że jesteśmy głupcami i tak. Wyzywają nas, ale dlaczego? My jesteśmy takimi samymi ludźmi jak on, tylko my mamy tę wiarę, chcemy kibicować i kochamy nasz klub. Atletico Madryt. Ela na Toruń. Widzę Łódź, widzę Łódź. Ruchu nasz ukochany, tyś potęgą wielką jest. Za twe barwy mecz wygramy, to dziś dla nas liczy się. Po co się kibicuje? Kibicuje się po to, żeby pomóc, dać wsparcie piłkarzom. My śpiewamy, oni lepiej grają. My nie śpiewamy, oni nic nie grają. Najlepsza piosenka, nie? Jak wszyscy siadają i więc wstań do góry, głowę wznieś, śpiewaj naszą pieśń. Albo zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Dokładnie. Jebać konfidentów, konfitury, sprzedawczyków policyjnych, dokładnie. I ja mam piosenka jedna i ja wam ją końcek puszczę, ja? Mogę? Daj no. Mam akurat to. Mogę się wam puścić. Jebać się wypierają wiary. Dokładnie. Jebać frajera, co obce barwy ubiera. No. Jest dobre. A jest taki klub, co przyjdzie i zacznie na nas, psuje nam stadion albo coś, krzesełka wyrywają, na nas wyzywają, no to wtedy my też kontrolujemy i jeszcze głośniej na nich. Dlatego stworzyli takie coś jak ustawki. Idą gdzieś w jakieś lasy, pola, gdzieś daleko od ludzi. Gadają sobie, że na przykład idziemy 10 na 10, biją się, pobiją się i potem... No i po meczu, no. Znaczy i po ustawce. Mamy na przykład portret, taki graf. Portret dwóch chłopaków, którego jednego w autobusie zabili. Właśnie górnik zabrze w autobusie, tak go przekopali, że nie żyje, a jednego z pociągu wyrzucili. I z tego powodu się nienawidzimy. A to, że on ma sztamę z GKS-em i Katowice, no to tym bardziej się z tym nienawidzimy. Napisał no chypy. Chyba no chopie. Jest to pani, słuchajcie. Państwo policyjne, królestwo policyjne, państwo policyjne, królestwo policyjne, pałki policyjne. Teraz nas pani tak wymarzy, będę policyjne, policyjne, afery policyjne. A my nad murem. No i co to znaczy? Co to znaczy? To jest to, to, to 1920, nie? To jest nasza data. Data jaka, Kasiu? Bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, zwaniaki policyjne, sprzedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne, jebnięci konfidenci, chuje policyjne. Tak. 5-2-CM, HWDP, 5-2-CM dla nich HWDP, 5-2-CM, HWDP, 5-2-CM dla nich HWDP. We'll be right back.
fiatalok szoktak jönni, hát néhányuk ugye marad, néhány elmegy. Van, aki csak divatból csinálja, van, aki aztán tényleg elkapja a gépszín, aztán ilyen velünk mindenhol. Benne van minden buliba, minden balhéba. Az nem érdekes, hogy most ki, hogy áll hozzám, mert úgy értik meg, hogy én mit gondolok az életről. Úgyhogy nem az számít, hanem csak az, hogy én ki tudjam fejezni az érzéseimet, meg a szeretetemet a csapatért. Tudjak nekik szurkolni, együtt tudunk lenni a többiekkel, ez a lényeg. Csak a Loki! Amikor süldő gyerekek voltunk még középsuliban, akkor összeálltunk négy-öten, aztán kimentünk meccsekre. Úgyhogy hát mentünk különböző országokból, Albánia, Szerbia, Lengyelország, de akár nyugodt is németekhez. Meg ahol ment a csapat. Az ultrákat azért érdés, az érdés, tehát hogy mind ugyanazért a csapatért rajonganak, és akkor együtt össze tudnak állni, oldobálni, bulikat csinálni. Hát támogatják a csapatot. Hát volt, hogy nem mentünk a csapattal, de hát azért mindig megpróbálunk el. Szabályra mentünk, meccset is nyertünk, mindenkit össze-vissza vertünk, de lila állat, ide a sálat,